Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczka, z tej strony Mitrok, zapraszam was przesterdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny w Assassin's Creed Valhalla. W poprzednim odcinku zrobiliśmy zadanie fabularne, jak i dwa zadania poboczne. W dzisiejszym odcinku mam plan zrobić misję Skradziony Król, którym jest zadaniem fabularnym. W poprzednim odcinku odwiedziliśmy pewnego druida, który nam powiedział coś, ale już w sumie nawet nie pamiętam co. Niestety zlokalizuj obszar. To będzie tam, do przodu. W porządku, tutaj od razu mamy niby kolejną tajemnicę do zrobienia, ale na razie zajmiemy się wątkiem fabularnym, bo z tego co wiem, jesteśmy na dobrej drodze do ukończenia go. Więc niby to ten obszar nie jest taki długi, ale według mnie bardzo fajnie klimatyczny. Tutaj mamy zadanie poboczne od razu. Tutaj mam się z nią spotkać naprawdę przy zadaniu pobocznym. Posłuchamy sobie, co tutaj nam powie. Welcome, fair traveler. Curious child of his. I am Brendan of Ireland. Z Irlandii. And the light and voice have these stones spoken to me. Here lies the markings of him, where a second voice, higher than most, spoke to me again. Listen to all I have learned through prayer. Long ago was a great and tragic war. The offspring of gods who lived before the deluge. I pray for these rebel angels who came before. Kurczę, przez chwilę myślałem, że nie bez przyczyny mamy tutaj taki duży głaz. A myślę, że tamten drugi będzie tutaj pasować, mam wrażenie. Bo jednak trzeba korzystać z takich znaków, które właśnie tutaj mamy podsuwane. No nie, tutaj coś ewidentnie nie gra. Wiem, że widzisz tam Modron, ale tutaj mamy przecież, kurczę, ten symbol już zrobiony. Chyba, że muszę na kucaku to zrobić. Kurczę, Eivor. Niech się zrobi już ten symbol. Ho! Elegancko! To nie było jakieś wybitnie ciężkie. Mam jakąś, nie wiem, konstelację. Nie, to nie jest konstelacja. Jakieś dziwne symbole pod nami są. Możemy chyba z tego wyjść, bo i tak to nam nic nie daje niestety. Kolejna tajemnica nam się tutaj gdzieś odkryła. Tam, 1000 metrów? Pogrzało ich chyba. Fajnie, że mamy misję fabularną obok misji pobocznej. Mi to jak najbardziej pasuje, tylko ciekawi, co ona tutaj robi. Tefter's body has not been found as yet. That night was full of drink and merriment. I do not remember much, but I had no quarrel with Tefter. A sorry tale. Did you learn anything from Halewyn? He gave some herbs to a man from Cuth Lodron, name of Gwilym. He was drinking with Tefter and myself. Cuth Lodron is the Welsh name for the thieves' warren. It's atop a hill west of here. I can lead you. I owe you a great deal for all your aid. You did not have to trust me. Tefter's fate is to my interest as well. This is a troubling development that I hope to get to the bottom of. Let's make haste then. I must find Gwilym and regain my honor. No i bardzo fajnie. Czy ja tutaj przypadkiem tej kryjówki już nie widziałem? Nie. Chyba, że to chodzi o tą, bo tutaj wiem, że tam też się tak to nazywało. This forest. And all of Gloucestershire feels untamed. I feel as if I've ridden my horse through a door to another world. Aye, there is old magic here. Old magic that would be snuffed out by Tefter and his church. W sumie Modron by zależał, żeby to zatrzymać. Do you think that's why he was targeted? There are many who would claw their way to the top. Tefter's disappearance could be the work of any. But you are a witch. Open to wisdom from the gods. Have you seen anything? I see much smoke. Are there any rival Danes passing through who could have done it? If it were rival Danes, we would have heard their horns by now. We are not a humble sort. Blunt tongues and sharp axes. Ta Modron mi coś śmierdzi w pewnym stopniu. A też zobaczymy, co będzie w tej kryjówce bandytów. Chyba to będzie tamta? A już w sumie nie wiem, zobaczymy, gdzie jedziemy. No w pewnym stopniu właśnie tam, gdzie ja byłem
gdzie zdobyłem jedną z podpowiedzi na temat członka zakonu starożytnych. Też tam zdobyłem uczoną księgę, a niestety tam muszę mi się odrodzić na pewno. Gwilin jest w kryjówce słodziei. No dobra. Prędzej czy później tak musiałbym to zrobić. Ale dobrze, że zrobiłem to wcześniej, bo przynajmniej już nie będę musiał tam szukać zasranej notatki na temat członka zakonu, która była w przejściu podwodnym, a w zasadzie dzięki przejściu podwodnemu dostałem się do pomieszczenia, które było zamknięte od każdej strony i tam się okazało, że jest notatka do podniesienia. Co nie powiem, że mnie ucieszyło, bo jednak wątek członków zakonu też uda mi się ukończyć. Też chciałem skończyć wątek tych stron z kodeksu ukrytych, więc to też raczej sobie zrobimy niebawem. Tylko najpierw musiałbym skończyć moje priorytetowe cele, czyli tajemnice, regiony opcjonalne, czyli jeszcze z Nottinghamshire. Z Nottinghamshire, tajemnice z Nottinghamshire, Gloucestershire i Hamptonshire. I będę mógł chyba ruszać tam. Bo nie będę chciał chyba rozpoczynać misji Sigurdem, bo mam nadzieję, że nie będę musiał rozpocząć. Bo inaczej to byłby mały pan problem. Ale to już zobaczymy. Synchronizacja zrobiona. Mam nadzieję, że to mi odkryło jakieś ciekawe rzeczy. No niby komunikat jest, że tak. Kurde, duży mamy ten teren odkryty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 2, 4, 5, 6. 2, 4, 6, 8? Chyba 8 zostało tajemnic. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No to jeszcze niby jednej nam tutaj brakuje. Więc niech będzie, że spróbuję tutaj zrobić tą kryjówkę słodziei. Ona jest, z tego co wiem, chyba na najwyższym szczycie w Gloucestershire. Przynajmniej tak mówiła nam jedna z notatek na temat podpowiedzi odnośnie kolejnego członka zakonu. Więc mi tam pasuje. Chodźżesz tutaj. Nie wiem, czy ja kliknę R, to moja postać wchodziła w dupsko konia. Dziwna sprawa. Zobaczymy, jak w ogóle ten obszar wygląda. Czy ja muszę tak, aż tam muszę dojść. Tam są niby jakieś kluczyki, więc mogłem się pofatygować po sztaby Wolframu, które najprawdopodobniej będą oznaczone na mapce. Tutaj wiem, że właściwie mamy główne przejście. I gdzieś tutaj chyba przy tym głównym przejściu powinna być droga podwodna, z tego co wiem. A nie, to nie jest główne przejście, jest takie mini. Mi pasuje. Chyba tędy przechodziłem wtedy. No to gówno już. Strzał nie mam. To mi jak najbardziej nie pasuje. Weźmy sobie tak. Czy będę mieć strzały? Oby. Pewnie, że mam. To bardzo dobrze. 26 prawie. O! O! Czemu tamten jeden topór przeleciał przez niego? O! Co jest? Tak tylko, kurczę, no chciałem zrobić atak chyba wiem. Atak ogłuszający, że atak wręcz ogłuszający. Bo wiem, że też jest atak ogłuszający z dystansu, ale nie wiem, jak mogę go wykonać. To jest właśnie pan mały problem, niestety. No, pałką na broń tak bije. To, nie, to nie jest ten obszar. A skrzynkę z chęcią przygarnę, a klucz. Do każdego zamka. Tak na razie, gdzie są niby te zamki teraz? W sensie te klucze. Te zamki są przy skrzynce oczywiście. Kurde no. Byłoby dobrze zdobyć ten skarbek. Tamten jest chyba jakoś ukryty, albo nie wiem. O! Czemu niby taka eliminacja teraz nam wpadła? Chyba przez to, że byłem od tyłu, ale... W końcu byłem wykryty, więc dziwna sprawa. O! Witamy. Dałem radę to zniszczyć, okej. Myślę, że takich dużych to już nie mogę zniszczyć, ale mi tam pasuje. Teraz tak. Tutaj tak. No i witamy. Przeszukanko. Sztaba Wolframu.
Bardzo dobrze. I do tego też tytan dostajemy, no to jeszcze lepiej. Akurat mi będzie go bardzo brakować. Jednak którego potrzebuję. I chyba w tej chatce był tutaj, z tego co wiem, ten liścik. Chodzi podpowiedź na temat członka zakonu. Naprawdę aż tu jest ten klucz ukryty? A jak ja go mogę niby zdobyć? Chyba, że mogę go jakoś zrzucić. A nie wydaje mi się. No czekaj, Ever, chciałbym zobaczyć tą skrzynkę tutaj. Aha. Czy naprawdę nie dam rady tak? Nie, nie dam rady, serio? Chyba, że właśnie tak bardziej od góry jeszcze. Teraz tak. Nie, nic tutaj nie zestrzelę. Nie. Dobra, już srać to. Gdzie ja? A tutaj jest, okej. Nie już będzie, że spróbujemy to zaliczyć tutaj. Nie wiem, jak mogli tam ten klucz zdobyć. Niestety. Dla niego niestety. Aha! A po co, Kainano? Then he should demand it back. Shit sales haunt you are. Cannot kill a single man. You made a poor choice in scapegoat Gwilym. And we thought that if we kept the lad alive, we could squeeze Kunan for more coin to keep it secret. Why would Kunan pay to have Tefter killed? He is to be his successor. We ain't ones for details. The less we know, the better, yeah? You chose to extort the man, but have no basis for the crime. You're imbeciles. Look, we wasn't gonna kill the lad. We've come to like having him around. Tell him we've taken care of you. Kunan did this? Why? I've done nothing. Oh, gods, is he dead? Wake up, wake up. Tell the Dane I've hand-fed you like a baby sparrow. Move, fool. Abym nie musiał go wynosić, bo tam jest zajebiście dużo straszników. Mogę go osądzić? Thank you for your aid then. Try not to get held for ransom a third time after you flee. Thank you, stranger. Thank you. It is much appreciated. Ach, to pani Modron, trzeba go dostarczyć. Save your strength, Tefter. It's a long ride. Kunan. He ordered my death. Prawie wyszło. Dam radę tak przejść? Ło! Dał radę z człowiekiem na plecach. Ciekawa sytuacja. Spodziewałem się, że nie dam rady. Nie to. Co ja czym wyklikam? Nie dostałem to, tak, teren zastrzeżony. To, że damy radę tak pouciekać tutaj. No byłoby dobrze, ale po co Kynan miałby chcieć, żeby jego następca został zabity? Przecież to nie ma żadnego sensu, przecież on niby ma się poświęcić w tym samym rytuale. A to się nie opłacało. Czy nie chce mieć Eldormana na swoje następstwo? To nie ma sensu według mnie. Może ktoś mu kazał. W sensie Kynanowi. They claim to have been hired by Kunan. Kunan did this. I know not why, only that he gave them coin to dispose of Tefter. You can see how well they saw to that. They were alike once, the boy and Kunan. God-fearing Christians arguing the nature of life with me. But he softened. Men do great evil to cling on to power and save their skin. Perhaps he means to put Tefter to flame in his place. Does not the right demand the leader? If he made the lad's body Elderman, then it would still be right to sacrifice. It is not safe until I've dealt with Kunan. Can you tend to his wounds? I am a very good healer. But if the gods want him to join them, I cannot stop their will. Eivor, what will you do with Kunan?
O kurde. Zabić czy zdemaskować? Jakbym go zdemaskował, to byłoby w porządku. Nie wiem, jakie miałoby to następstwa. Nie będzie, że to zrobię. Then may you ride as Rhiannon. Thank you, Mordrin. And please, take care of Tefta. I must get to Cunan before the festivals end. Skradziony król. No i fajnie. Nie spodziewałem się trochę takiego rozwiązania, ale mi tam pasuje. Niespodziewane jest w sumie lepsze. 5 kolejnych punktów mocy. Co ja mam z tym wszystkim robić? Zdradzona miłość. Okej, ciekawe. No tak, no w sumie odkrywamy prawdę, dobra. Umiejętności. Nie będzie może tutaj to drzewko, droga kruka. Gdzie on w ukryciu? Łuk. Topór brodaty? A czym się różni topór brodaty od normalnego toporka? Chyba o wielkość chodzi, albo w sumie nad nie wiem co. Mamy sporo czasu jeszcze, to chciałbym tutaj sobie zrobić jakieś tajemnice przy okazji. To nie będzie tak i tak. Jak już jesteśmy w tym obszarze niedaleko, zwracona miłość. No dobra, ale w takim razie Kenan nas okłamywał wcześniej, jak mówił, że trzeba wypić za jego zdrowie i śmierć, ale jaki miał sens w takim razie udawanie, że to on będzie? No może miał, ale mi się wydawało, że Tweder? Nie wiem, zbyt nie będzie, jak mogę wymówić imię tego niedoszłego Eldormana. Czemu w takim razie Kenan mówił, chciał go ustanowić Eldormanem, a nie... Mi się wydawało, że Eldormanem może zostać wtedy, gdy umrze Kenan. A on chciał zrobić tak, że teraz go ogłosi Eldormanem i przywódca zostanie wtedy zabity, no niby według rytuału, to tak trzeba zrobić. A jeszcze zobaczymy, jak będzie się niby z tego tłumaczyć, bo wydaje się, że chyba powinien. Tutaj mamy odkryty już znacznik. Nie wiem zbytnio, co tutaj mogło się dziać, ale przypomniałem sobie. Podobnież brakuje mi ostatniego legendarnego stworzenia, które znajduje się w Hamptonshire. Więc mi tam jak najbardziej pasuje. Elegancko będzie, jak mi się uda zrobić również wątek tych legendarnych stworzeń. Czy będzie mi brakować w sumie animusów? Legendarnych stworzeń? Członków zakonu i młota Mjolnira. A jedno wynika z drugiego. Jeżeli chodzi o członków zakonu i Mjolnir. Co? Okej. Ciekawa sprawa. Too far to carry you like this without hurting your babe. I shall have to take you by horse. You need not help me, but who am I to look a gift Dane in the mouth? It is dishonorable to leave a pregnant woman to the elements. Why does the baby's father not come to you? The baby's father is a god. Moccus of the wood saw me on solstice and wooed me with his song. You laid down with a god. Aye, is that so shocking? Mary grew Christ from the touch of God. I heard of a Dane god who lay down with a horse. Co? And he was also a horse at the time. Picked up our trail. Hold on. Serio, Loki coś takiego zrobił? Kurde, nie spodziewałem się. No w sumie ma dziecko z olbrzymką. Jak ona się już nazywała? Kurde, nie pamiętam zbytnio. Ma dziecko, które jest wilkiem. Czyli Fenrirem, jak i również ma dziecko, które jest wężem światów. O nie. No, trochę za dużo tych wilków chyba. O, idealnie. A nic się jej nie stało, bo byłoby niestety nieciekawie. Trochę skóry zawsze się przyda. I gdzie to ja je miałem wystarczyć? Chyba tutaj wystarczyło. Nie, na szczyt góry, to czekaj mała. Zobaczę tutaj ten artefakt. Loki, and he was also a horse at the time. You didn't get mounted by a horse god, did you? No, he was very much a man. A godly man, definitely not a mortal. But I didn't see him by light of day, so who knows? Held out of wedlock. Oh, I should raise the babe out here. Safe from town gossip. Raising it as a bastard. How they'll talk. Lying with woodland gods and living out in the wilderness. I shall become a witch. What do you think, love? Is that all it takes to become a witch? Oh, we're not far now, love.
You can leave me on the steps of the temple if you want. The rest shall come naturally. I'm not leaving you to bleed out. You've made it to the shrine. Do you think the otherworldly father will be able to find us? I wasn't impregnated by a god. Just an ordinary man as bored as me. Doubt we want anything to do with this child. I see. Then we shall focus on the child instead. Breathe deeply and try to relax. This will take time. I will build a tent. Czemu się aż tak poświęcamy do tej babki? No, zajebisty szałas! Kurde, jest dobrze to wygląda. You did a great job. A healthy baby girl. Just hear that cry. Warrior's lungs. A girl? I have no knowledge of warriors or what to name them. How about your name then? Little Eivor. Ermina? I've been looking everywhere. Brand told me you'd run off and I worried the worst. Is that... This is your god lover? I expected more. God lover? Should I take that as a compliment on my prowess, or an insult to my name? Go, Mokus. Our families would never approve the union. And if you're to have any reputation, you will forget me. I think I get to stay in that. I care not about status, and if all we have together is some hut in the woods, then so be it. A hut in the woods does sound fit for a witch and her babe. Ho. Kurde, fajne zadanie poboczne. A i oczywiście zablokowano wejście. O, zrobiłbym tutaj na pewno zapis gry. Bo się boję, że coś może z tego się stać. 69 godzin gry prawie. Nice. Nie wiem, że tutaj mi brakuje tych tajemnic. 2, 4, 6, 7. Okej. Niestety tego autorzyka nie zrobię, więc będzie mi brakować tylko 6 tajemnic. Niestety ten ołtarzyk wymaga głowaczy małych, albo średnich, chyba małych. Więc będę musiał udać się albo do Króczej Przystani tam połowić rybki, albo do Ledchester, bo tam też powinno być przy przystani takie dobre miejsce na spotkanie głowaczy. Z tego co widziałem na jakimś poradniku. Więc będę musiał też zweryfikować, czy przed tym w patchu się to nie zmieniło i tak dalej. Czy to będą kamienie? Naprawdę kamienie? Znowu? W sumie to pierwszy raz na tym regionie, ale... Warwickshire już napsuły mi nerwów. Szkoda, że te kamienie mogą być takie jak Hordafylkę. Ułożyłem 2 na siebie i tyle, albo tam 3. Ale trzeba przyznać, że widoki ładne. Interakcja. No, use that stone, Eivor. Use the large one, there. Do you like the snow, Sigurd? I suppose. I accept it. I love it. I wish it could gather under my skin, surround my bones, and cloak me in silence. Just the way it quiets the land. Snow like arrows? The skald in you speaks. Kurczę, nie będę jakoś tego zbytnio chyba tryhardować. Chyba tak szczerze mi się w ogóle nie chce robić tych głazów. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ale już widać kłopoty. Chyba będzie trzeba jakiś postawić, mam wrażenie. A na pewno nie tak. Może jakoś tak to poobracać. Kurde. Nie chcę mi się tych głazów robić. Za cholerę niestety. Może na drugim da radę? Może teraz... O kurde, tu już jest. Tak. Było blisko. Tak na pewno nie da radę, bo ten mały kamyk jest zdecydowanie niewystarczający. To może tutaj definitywnie coś postawić na górę, tylko nie zbytnio co. Może ten... jak się to obracało? A tak. A czemu to nie chce postać? Nie no, według mnie powinno na luzie stać. Przecież jest kurde krzywy. W zasadzie nie, że krzywy, tylko taki kurcze nierówny. Mam plan, może zrobię tak, że
Kurde, Boże duży. Teraz może bym ten obrócił, tylko że niezbytnio w jakim kierunku. Może jakoś tak, żeby to mniej więcej się wyrównało. No nie wyrówna się tak. To nie będzie może tak. Aha. Czyli to jest aż tak okrągłe, niby. Chyba ten dom jedyne tajemnice, których nie dam rady zrobić wraz z tymi ołtarzykami. No to się kurczę kręci. Chyba, że ten duży bym spróbował jakoś postawić. A nie, żeby to dało jakoś radę. O nie, no i tutaj definitywnie coś nie starcza, chyba że... O nie, to już się przewróci na pewno. Właśnie to walnie, wolę chyba poprawić go. Tutaj. Możliwe, że teraz ten niby da radę tak zrobić. Tylko, że musiałbym... uważać. Mam wrażenie, że może tym da radę jakoś się lepiej posłużyć tutaj. Tylko, że teraz pytanie, czy na pewno? No nie do końca. Może tak? Też nie do końca. Więc, no nie wiem, na razie się poddam. Spróbuję to poza odcinkiem porobić, bo tak szczerze już nie mam sił zbytnio tych tajemnic. Więc póki co zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Następnego odcinka.